tam, i w tył, i w przód, ale to super się jedzie na tej deskorolce, ale samemu jest trochę nudno, nie jest tak zabawnie. Może potrzebowałabym jakiegoś przyjaciela, kogoś, kto się jeździłby ze mną. Może pójdę zobaczyć, co robi Julian, może chciałby ze mną pojeździć na deskorolce. Julian, co robisz? Hej ma, no właśnie będę próbował nauczyć się grać w baseball. Mam tutaj nowe zabawki, więc chciałam je wypróbować. A co? Bo myślałam, że może pojeździłbyś ze mną na deskorolce, bo samemu jest nudno i wiesz. Ale Ema, no nie, nie dzisiaj. Dzisiaj chciałam nauczyć się tego baseballa, ale no musisz chyba znaleźć kogoś w swoim wieku, co? Tak mi się wydaje, bo wiesz, ja mam swoje rzeczy. No, szkoda. Myślałam, że będzie chciał ze mną jeździć. Mam moją nową deskorolkę, ale nie mam przyjaciela, z którym mogłabym dzielić w sumie zabawę. Muszę coś wymyślić, żeby kogoś poznać. Może zapytam się rodziców, co mogliby z tym zrobić. Tato, co robisz? Hej kochanie, czytam gazetę akurat. Co się dzieje? Wejdź, usiądę sobie z tobą, ok? Bo chciałam z tobą porozmawiać. No więc jestem już wyżej, więc cię widzę, bo nie mam żadnych przyjaciół. No tak, bo jesteś zazwyczaj w domu, a co z Justinem? No, Justin, tak, ale nie widzimy się za często, ale no wiesz, chciałabym mieć w sumie może jakieś dziewczyny, a Justin robi dziwne rzeczy. Aha, no rozumiem. No to co zrobimy? No tato, no właśnie, musicie mi poszukać jakichś znajomych, żeby mogła się z kimś bawić. No bo Hanna i Julian nie możemy, bo oni są starsi, zawsze mają swoje zadania i swoje zabawy. No tak, no trzeba w takim razie coś wymyślić, ale gdzie moglibyśmy znaleźć ci przyjaciół? No tata, a może ty będziesz moim przyjacielem w takim razie, bo mógłbyś się ze mną pobawić wtedy i wiesz, ale chyba jesteś za stary. No, myślisz, ale jak za stary? Ja mogę się z tobą bawić cokolwiek zechcesz. No tak, ale przecież ty w zabawę w lalkami to nie do końca i nie lubisz, jak się ciebie maluje i chyba na deskorolce też nie chciałbyś ze mną jeździć. Chyba jesteś zdecydowanie za stary, żeby być moim przyjacielem. Tak mi się wydaje. Musimy wymyślić coś innego. Co? Wiesz co? Naprawdę? No to nie było miłe. Przecież nie jestem aż taki stary. Chociaż, no, może faktycznie zabawa z lalkami to nie jest moja ulubiona zabawa. No dobrze, no to coś trzeba wymyślić. No to może chyba trzeba z mamą porozmawiać. Tak, ja pójdę porozmawiać z mamą, bo tata chyba nie może mi pomóc. Mamo, co robisz? Może chcę z tobą porozmawiać? No cześć, oglądam telewizję. Co się dzieje, kochanie? Bo chciałabym powiedzieć, że nie mam żadnych przyjaciół. Trzeba coś z tym zrobić. Chciałabym mieć z kim się bawić i nie wiem do czego tak jest, że nie mam znajomych. O, kochanie, chodź do mnie. Ja jestem twoim przyjacielem. I tato też. No ja wiem, ale chciałabym mieć kogoś w moim wieku, żeby móc dzielić się zabawkami i jeździć na deskorolce. Hanna ma Piję i Dave'a i Julian ma Sarę i Mię, a ja nie mam nikogo. A ty? A gdzie? Co z Justinem? No ale Justina ma robi jakieś dziwne rzeczy. Nie chcę się ciągle tylko z nim bawić. Chciałabym mieć jeszcze też koleżanki. No dobrze, no to w takim razie, musimy coś wymyślić. Może sprawdzimy gdzieś w internecie, może są jakieś grupy dla matek z dziećmi. Myślisz, no to zróbmy to. Nie chcę mieć tylko Justina, chcę mieć więcej znajomych, z którymi będę się spotykać. No dobra, dobra, no to spójrzmy w takim razie. Zobaczmy w internecie, może będą jakieś grupy. Grupy zabaw dla matek z dziećmi. Zobaczmy, co? Tak, okej, a będą takie dzieci jak ja w takim samym wieku? No, myślę, że tak, trzeba sprawdzić. A może wpiszesz, Ema szuka znajomych? Spokojnie, zaraz spróbujemy znaleźć jakąś grupę dla matek z dziećmi. Zobaczymy, co wyskoczy. Playmobil City, jest coś. Tak? I co? Będą tam przyjaciele? No, myślę, że będą tam dzieci, które będzie można, z którymi będzie można się zaprzyjaźnić. Trzeba będzie tam pójść. Zapiszmy się, co? Dobra. No dobra, no to w takim razie spróbujmy. Jej, super! Mama, ty zawsze umiesz znaleźć rozwiązanie problemu. Chcę mieć nowych przyjaciół. Juhu! Przyjaciół!